Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Kochani, myślę, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj horoskop dla znaków Ziemi, bliźniąt, wagi, wodnika od 8 do 14 lutego. Karty Tarota oraz Lenormand, walentynki w tym tygodniu w niedzielę. Tak, zobaczymy, co będzie się działo w walentynki. Także zaczynamy od bliźniąt. Od 8 do 14. O, jaki przyjemny tydzień. Bardzo fajnie. Moi drodzy, poniedziałek spontaniczny, może być spacer, może być flirt. Może być wyjście gdzieś na jakieś zakupy, coś zrobicie dla siebie, co sprawi Wam przyjemność. I to tak spontanicznie podejmiecie decyzję. We wtorek rozmowa, może być rozmowa z kimś, kto jest przełożonym Waszym na przykład. Z kimś, kto jest decyzyjny, z jakimś liderem, menadżerem, lekarzem także. Tu może być rozmowa albo jakieś dokumenty będziecie podpisywać. Ważny dosyć dzień dla większości bliźniąt w środę. Albo podróż, moi drodzy, albo tutaj coś przychodzi do Was materialnego, nieoczekiwanego. Coś także może powrócić, jakaś sprawa lub jakaś osoba. Kochani, tu będzie przeznaczenie w środę, które będzie dla Was dobre przeznaczenie. Będzie to dla Was dobry czas, ponieważ jest materia obok, jest cesarz, także macie wsparcie i myślę, że możecie tutaj, jeśli lubicie loterię, ja nie przepadam, ale nie wierzę w to, ale to tak na marginesie, może jakiś los sobie wypuścicie tutaj w środę. W czwartek, kochani, będziecie oszczędzać już pieniądze, będziecie się cieszyć z tego, co macie, a macie oszczędności, zbieracie na jakiś cel, ale oszczędności są, tylko Wy ich nie chcecie wydawać. Także dzień taki, ten czwartek rutynowy, nic się nie będzie działo. Piątek również. Macie balans, równowagę życiową i jesteście zadowoleni ze swojego życia, z finansów, ze swojej rodziny. Wszystko gra, macie czas na hobby na przykład w piątek. Sobota u bliźniąt, fajna sobota, rozmowa taka spontaniczna z kobietą, która jest bardzo silna. No, ona Wam tutaj troszeczkę może z jednej strony pomoże, a z drugiej strony, no, będzie chciała troszeczkę tak tutaj porządzić, ale ogólnie będzie to dobrze dla Was, dla Waszej psychiki i taka rozmowa Wam się przyda bardzo. W niedzielę oczywiście możecie się znaleźć gdzieś, jest dużo osób, możecie też rozmawiać z ludźmi, przebaczać komuś, poczujecie takie odrodzenie życiowe, przypływ sił, przebaczenie, zadowolenie, zmiana na lepsze. Bo tutaj Lenormand nawet mówi, że idą zmiany do życia domowego, rodzinnego, związane z mężczyzną, dobre zmiany, zmiany z przeznaczenia, kochani, w tym tygodniu. Ogólnie fajny, ciekawy tydzień, uważajcie na bóle głowy, układ pokarmowy, no i też tutaj dieta by się przydała. Może też tak być, że może trochę głowa Was boleć, bo tam ucho Was zaboli. No, coś takiego może być. Także tyle dla bliźniąt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. No i teraz zapraszam wagę. Zobaczymy, co u wagi od 8 do 14 lutego. Ogólnie ten tydzień dla wszystkich znaków, to już jest przedostatni znak, to jest bardzo dobry tydzień, moi kochani. Bardzo fajny tydzień. Z małymi wyjątkami. No zobaczymy, co uwagi. No.
uwagi trochę tak jakoś mieszanie, no bo idą też zmiany. Moi drodzy, poniedziałek trochę takie zasmucenie. Będziecie wspominać moje swoje życie, może swoje życie, będziecie coś przemyśleć chcieli. Także głowa może Was boleć trochę w poniedziałek. We wtorek czegoś będziecie szukać. Niektórzy będą szukać pracy, dalszej kariery, rozwoju finansowego, niektórzy jakieś zakupy. Gdzieś będziecie się przemieszczać, poruszać. Moi drodzy, w środę coś spontanicznego, mogą być to spacery jakieś, czy też jakieś wizyty do dzieci, do wnuków. Tutaj będziecie się również, myślę, że przemieszczać spontanicznie. Zrobicie coś dla siebie, tak? Co Wam sprawi wielką radość. Ale w czwartek jest już wycofanie. Waga może w domu będzie spędzała czwartek. Także trochę będziecie chcieli pobyć w samotności, przemyśleć, poczytać książkę, douczyć się czegoś. A w piątek dużo pracy, dzień będzie zajęty i Wam też to będzie odpowiadało. Także może dodatkowe finanse w piątek do Was przyjdą. W sobotę, moi drodzy, może będziecie mieli jakąś ważną rozmowę. Też to może być rozmowa z lekarzem, też to może być na przykład jakaś decyzyjna sprawa, którą trzeba będzie załatwić w sobotę, ale też możecie mieć wszystkiego dość i odcinać się od problemów, od niepotrzebnych osób. Też tak może być, bo niedziela jest przeciążenie stawy kości i za dużo obowiązków, wszystkiego na raz i waga już będzie miała dosyć tutaj w niedzielę. Także będzie potrzebowała odpoczynku i relaksu, bo może cały tydzień być bardzo zabiegana. Ale moi drodzy, jest dobrze w zdrowiu, na drobne problemy uważajcie, przeziębieniowe, takie choroby wieku dziecięcego, może też, moi drodzy, pęcherz tutaj Was boleć, no ale też grypa, stawy kości, koniec tygodnia, to jest zagrożenie takie dla Was. No i idą wiadomości, które przynoszą zmiany dla wagi, dużo wsparcia i radości. Także moi drodzy, nie będzie tak źle, dbajcie o siebie, bo troszeczkę nadwyrężone zdrówko, uwagi. Życzę dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. No i moi drodzy, wodnik. Od 8 do 14. Uwagi, dużo będzie się działo, tak, to jeden taki znak, który tak właśnie tutaj przeciążająco trochę. No ostatni znak zodiaku, wodnik, od 8 do 14. Co u wodnika? Moi drodzy, poniedziałek, rozmowa, spotkanie, coś nowego się zaczyna. Także tutaj będziecie bardzo kreatywni i będziecie działać, będzie Wam się chciało. We wtorek już nie, bo we wtorek już jest trochę wycofanie, czas na przemyślenia, na edukację może dla niektórych, rozmowy z kimś starszym na przykład, także tutaj już zmienna energia, bo poniedziałek bardzo ochoczo tak zaczniecie, a wtorek już się trochę wycofacie. W środę znów spotkania z kimś na łączach, może właśnie w internecie, ale też niektórzy mogą planować wyjazd zagraniczny, bądź też ktoś Was odwiedzi w środę. W czwartek bóle kości, to powiem o zdrowiu później, przeciążenie ogólnie, za dużo obowiązków, ale też moi drodzy, takie przyglądanie się bardziej i zastanawianie się, co robić dalej, no przemyślenia w czwartek u wodnika. Ale będzie dobrze, bo w piątek już, kochani, macie
kogoś, kto jest taki rządzący, ale moi drodzy, naprowadza was na jakieś takie tory dobre i może być fajna rozmowa, ciekawa, może być randka u niektórych. Fajne jakieś takie spotkanie. No nie powiem, że pójdziecie do spa, bo może spa jeszcze zamknięte, czy też siłownia. Ale piątek jest rozwojowy, wspierający mężczyzna i trochę rządzący, ale ogólnie będziecie zadowoleni. W sobotę jakiś bunt, trochę też możecie czuć się niedoceniani w życiu, jakiś konflikt może być. Ktoś może tutaj chcieć coś od was i wy będziecie niepocieszeni. No ale to jest krótka, przejściowa energia, bo w niedzielę już jest dobry czas na zakupy, na dobry biznes, na materie, dodatkowe finanse jakieś tutaj do was przychodzą. Czujecie się naprawdę jak królowie, tak? Jesteście przy kasie i działacie, robicie zakupy, prezenty kupujecie walentynkowe, także tutaj niedziela bardzo fajna. Moi kochani, właśnie tutaj się pokazuje ktoś, kto jest fałszywy koło was. Tu mówią karty Lenormand o tym i to będzie taka wiadomość do domu od kogoś fałszywego. Wy ten fałsz wyczujecie, podejrzewam. Ktoś będzie chciał, może będzie wam zazdrościł, będzie was prowokował do kłótni i będzie taki nieszczery ogólnie. To może być mężczyzna, myślę. I on będzie taki nie fair względem was. W zdrowiu uważajcie, kochani, aby się nie denerwować, nie blokować, nie zawieszać. Stawy kości, narządy ruchu, plecy mogą dokuczać, nie muszą. To mówię ogólnie dla wszystkich wodników. No i bóle głowy, tutaj kolana też mogą dokuczać. Takie kości, problemy właśnie tutaj. Od zatok może z głową, no. Także na gardło też uważajcie. Mówię o wszystkich aspektach, ponieważ czasem warto, moi drodzy. Lepiej zapobiegać, lepiej wiedzieć. Ale wiadomo, nie dla wszystkich. Przyjmujcie, moi mili, same pozytywne aspekty. Ja od siebie życzę wam dużo zdrówka, dużo szczęścia w tym tygodniu, drogie wodniki. Wspaniałych prezentów walentynkowych. Jeśli nie obchodzicie, to prezentów bez okazji. No i kochani, dużo, dużo szczęścia, optymizmu. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Pa, pa.